Siemanko, jestem XJ Żołg i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Jak zwykle towarzyszy mi Monsun Ninja. Siema. A my zwiedzamy dalej południową część mapy. Dobra, żeby tylko nie spaść. W pierwszej kolejności to ja muszę odzyskać jeszcze swoje runa z poprzedniego podejścia. A później już zdam się. O, właśnie na Monsuna. Który jak zawsze przeprowadzi mnie przez jakiegoś solsa. Dobra, co my tutaj mamy? Okej. Tym razem ostrożniej podejdziemy właśnie do tej lokacji. O, a tam jest szalony do niego głowiec. Aż kso. Ach, jeszcze zdążyłem backstab. Ojej, panowie. Kurde, ale się chulierstwa. Ile to jest? Trzech czy czterech się na mnie rzuciło? Trzech. Dobra, chyba kilku na ciebie przeszło. Oj. No co jest? Ty, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Żartowałem. Nie chodź tutaj. Nie idź tu! Dobra. A to co to jest? Okej, widzę, że chyba jego nogi już się spaliły. No to ten gość już jest spalony. Wypalił się niestety nam kolega. Pozostały po nim tylko motylki. Miałeś zabawy z nieogłowem? Jakim? No, tym co tam, z którym się przez chwilę bawiłeś. Tutaj mam jeszcze jakieś miejsce, dobra. A tam pójdę do tego dyniogłowego. A raczej do jego szczątków. Na backstab zszedł, czy... Nie, chyba jemu nie może zrobić backstaba, tylko zachwianie. Aha. O kurde, ale... Cholera, którą by ścieżką tutaj iść? Obydwie się... Ej, co jest? O kurde. Tego nie miałem. Napad krwawego palca. Czyżby pierwszy najazd? Ty, tego dobra, nie gdzie... nie miałem. Chyba mamy... Runy zdobyłeś? Co? Runy zdobyłeś? Jaką runę? Utracone. Tak. To jest chyba atak. Kurde, mamy pierwszy najazd. Pytanie, czy przeciwnik będzie honorowy? Jak zawsze masz pecha do tego. Ale dobra, chyba nie będziemy czekać na przeciwnika. W razie co mamy oczy dookoła głowy. Gdyby to był NPC, to już byśmy dawno go widzieli. Mhm. Albo czekaj, chodź. No, dobra, czekaj. Okej, jestem. No właśnie, pytanie, czy to będzie gracz honorowy i się przywita i będziemy toczyć taką walkę 1v1, w której raczej nie mam szans. Czy on po prostu zaatakuje nas od pleców bez honoru i będzie się leczył. Wszak jest niepisana... Zasada skrzynia PvP Dark gier typu Souls, że najpierw się witasz z przeciwnikiem, a później walczysz czyż bez leczenia się z nim. Jedyne co jest dozwolone
To wyleczenie się, jeżeli utraciłeś życie przed starciem. Żeby zacząć z pełnym stanem HP. Wow. Ej, co jest? Aha, no dobra. Ej, tylko... Cholera. Ale mnie ta plama wystraszyła. Krwi. Cholera. Co jest? O, pochodnia! Jakaś lepsza. Coś jeszcze tutaj? Nie, wszystko. To czemu idziesz dalej do góry? O, ty! Kurde! Bardzo niehonorowy gracz! Wchodziłem po drabinie i mnie zaczął napierdalać. Monsun, gdzie ty jesteś? Już z nim walczę. Skurkowany. Co za niehonorowa... gnida, dobra. Leżeć. Leczysz się? Mhm. Kurde, masz. Tu jest twoje miejsce. Tak się nie postępuje. Gościa po prostu, który wchodzi na drabinę. Oj nie. Zero szacunku. Zapamiętajcie sobie nazwę tego gracza. Zapamiętajcie. I za każdym razem, kiedy tylko zobaczycie, że będzie was atakował, po prostu od razu nie sertolcie się z nim. Bijcie bez żadnych uprzedzeń. Zgadzasz się? I to jest ta drabina, którą widziałeś, nie? Która drabina? A, ta. Mhm. Czy zgadzasz się z tym, co powiedziałem? Po części tak. To z czym się nie zgadzasz? Żeby zapamiętać, żeby ten... Bo może był... Zaczął, bo to jest pierwszy jego Souls-like, też może być. I nie wie, jak postępować. Może. O, na tym może mi nie było. O! A to jest łaska. Poniżej. Nie, nie, my idziemy tędy. Okej. No, o. O, witaj, kim ty jesteś? O, Edgar. Co tu robisz, Edgarze? O, gałąź ofiarna. Właśnie, czy ty nie jesteś ojcem Iriny? Chyba jesteś. Dostarczyć list? Mm-hmm.
Okej, co jeszcze masz do powiedzenia? Okej, aha, czyli... Dobra. Nie śpi. Wow. Hej, ale spokojnie, kolego. Bez takich. Wow. I teraz do łaski. Dobra. Ale tutaj raczej nie jest bezpiecznie spadać. Nadal masz skarb? O. Okej. Bardzo istotny. No widać też po jego kolorze. Zobaczmy. O! Klucz kamiennego miecza. Pięknie. Są one takie przerażone tutaj, czy mi się wydaje? Czy po prostu żerują? A to co to za umibozu? O kurde, no w żadnej grze od From Software chyba nie może zabraknąć umibozu. Gluciaków tak zwanych. Cholera. Dobra. Uchu, Liro. Jak to tam sobie z nim radzisz? Pokonany? Pokonany. Tu masz skarb jeszcze, nie? W środku. Okej. Aha, pochodnym go waliłeś. No, bo są wrażliwe na ogień. No, wiem, dlatego ja użyłem ognistego czaru. Marnowane mięso. Okej. Jeszcze coś? O! I NPC w klatce. Aha. A, jeszcze a propos leczenia, to nie można się leczyć właśnie a propos PvP przy pomocy fiolek, ale magia lecząca już wchodzi w grę. Dokładnie. Problem z tym jest taki, że ciężko znaleźć moment, żeby się w ten sposób wyleczyć. No zawsze można przed walką, tak jak było w Dark Soulsach, było zaklęcie Mówię płomień, bardziej w jeśli dobrze. czasie walki, prawda? Talizman podwójnego miecza. No ale zawsze jest czas w walce.
żeby się wyleczyć. Czas jest, trzeba go tylko dobrze wykorzystać. Czekaj, jeszcze tutaj widziałem właśnie. Chyba teraz tutaj idziemy, tak? Na dół, czy nie? Możemy. Innymi słowy, możemy tutaj zejść. O! Zmatowiały złoty słonecznik. Okej, teraz moment, dobrze zeskoczyć na odpowiednią tak, półkę. Opowiem ci śmieszną historię. Wczoraj albo przedwczoraj tutaj biegałem. Wczoraj. Sobie na spokojnie biegałem i tak z rozpędu skoczyłem. I zgadnij, gdzie trafiłem. Do morza. Nie, w tamtą dziurę i na sam dół. Aha, czyli sobie biegłeś, zrobiłeś hop, no można, o ja pierdziu. No to faktycznie, przyjemna historia. A na dół? Oj, daleko, daleka droga w dół. No, na żadnej belce się nie zatrzymałem, tylko centralnie tak zleciałem na sam dół. No to nie mogło być przyjemne. Bitch. I've got you, bitch. Łaskę masz. A ja tutaj widzę meduzy. Gdzie jest ta łaska? I tam chyba już boss jest. Główny tej lokacji. Czy mi się zdaje? Nie, dobrze ci się zdaje, tam jest boss. O, wiadomość została oceniona. Ej, wait! Okej. Będę musiał się przyjrzeć na nagraniu, ale chyba w momencie, kiedy mam pełne życie, to wiadomości... To, że ktoś pozytywnie oceni moją wiadomość, nie przywraca mi życia, ale chyba przywraca mi butelki. Bo miałem dwie, a nagle mam cztery. Będzie sprawiał tyle problemów co Godric? Nie. Aha, to że te meduzy są na czerwono, to oznacza tylko, że one nas widzą i są gotowe do ataku. Okej. Nie, one są chyba... Nie robią żadnego, jak staniesz obok. W sensie, że po prostu są zaalarmowane, żeby atakować. No to tylko o to chodzi, nie? Z tymi meduzami. Że zmieniam kolor. Dobra. Dobra. Czyli co? Jeszcze teraz na bossa lecimy, oczy? Nie no, jeszcze tutaj trzeba itemki pozbierać. Gdzie ty jesteś? A tu. Dobra. O. No. O kurde, a już chciałem mówić, że zbyt dużo ten krab nie robi. Auć. Nienawidzę krabów w grach od From Software.
Zwłaszcza tych dużych. Chociaż małe i tak też są upierdliwe. Uważaj, żeby nie spaść, uważaj, żeby nie spaść, uważaj, żeby nie spaść. Żebyś ty za chwilę nie spadł. Myślisz, że do kogo ja to mówiłem? Do siebie! A, i teraz do bossa, tak? No i teraz pytanie do ciebie, czy idziemy na bossa, czy odpuszczamy bossa w tej chwili, a powracamy do niego, jak zwiedzimy całą wyspę. Wiesz co, po tym jak nagle nam się zamknął obszar podgrobna, co prawda już tutaj mamy fajnie oczyszczone, ale mamy miejsca łaski, więc... No, wystarczy z łaski iść na ten most drewniany, zeskocz i jesteś przy bosie. No właśnie. Więc decyzja należy do ciebie. Gdzie mam ten przedmiot? Tak, jak się domyślałem. Gdzie się spotkamy? Nie wiem, mam ekran ładowania, więc nie widzę. Myślę, że można od mostu ofiarnego. No właśnie nie. Mury obronne zamku Morn. Mury obronne? Dobra. Jo. I ustaw noc. No dobrze, moi mili, ale zanim przejdziemy dalej, gdzie ty mi uciekasz? Wydaje mi się, że samo zwiedzanie zamku More było dosyć intensywną częścią tego odcinka i zajęło nam jego chyba całą część mojego czasu, który ustaliłem sobie na to, że będę właśnie nagrywał jeden odcinek. W takim razie, moi drodzy, jeżeli zwiedzanie zakamarków tego zamku oraz pierwsza walka PvP wam się podobały, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi przygodami naszej kompanii. Oczywiście nie zapomnijcie włączyć notyfikacji, dzięki której YouTube będzie powiadamiał was o tym, że nowy odcinek pojawił się na moim kanale. Zachęcam także oczywiście do obejrzenia, do śledzenia pozostałych serii, które obecnie publikuję, czyli Horizon Forbidden West oraz LX2, oraz do obejrzenia pozostałych serii Zagrajmy. A jeżeli gracie w Warframe, a potrzebujecie jakichś informacji na temat tej gry, koniecznie przejrzyjcie serię moich poradników do Warframe'a. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!